Alessandro mówi, Ewa, zrób coś do kawy. No więc robiłam muffinki, ale że on nie chciał z jabłkiem, więc robiłam pół na pół. Część z jabłkiem, część bez jabłka. Nie nagrałam, jak robiłam te muffinki, ale to jest bardzo prosta rzecz, bo suche składniki mokre wrzucamy do miski, zamieszamy łyżką, wykładamy do foremek. No i do części właśnie muffinek położyłam kawałeczki jabłka, jak widzieliście, pokazywałam tam kawałek jabłka. I teraz posypuję kruszonką, którą też zrobiłam i miałam w zamrażalce. Takie muffinki wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni, funkcja góra-dół, na środkową półkę. Pieczemy 25 minut do 30 i zaraz zobaczycie, jak wyglądają po upieczeniu. Muffinki piekły się 30 minut, 5 minut przed zakończeniem położyłam papier do pieczenia. Składniki na muffinki, jak również na kruszonkę, znajdziecie pod filmem i na moim blogu. Zapraszam serdecznie. Ta część jest muffinek właśnie z jabłuszkami, z kruszonką. Tak wyglądają. Ja tylko ostygną, to zaraz Wam pokażę. A ta część jest właśnie bez niczego, tak jak sobie życzył Alessandro. Zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału. Na moim kanale znajdziesz wiele wspaniałych przepisów z kuchni włoskiej, nie tylko. Muffinki, to mam bardzo dużo ich. No i zapraszam też na bloga, którego niedawno otworzyłam, czyli na początku września. Tam powoli będę dodawać wszystkie przepisy. O, i tak wygląda muffinka po upieczeniu. Jest mięciutka, ona jest jeszcze gorąca, jest bez niczego, a to jest z kruszonką i z jabłuszkiem, a ta jest dla mnie, więc już mówię, jak smakuje. Rewelacyjna, pyszniutka, naprawdę bardzo pyszna, ale a mój mąż chciał bez niczego, to ma bez niczego. Pyszniutka. Jak też mówi po włosku, buonissima. Kupcie takie wspaniałe muffinki i tak jak widzicie, możemy zawsze dogodzić wszystkim. Połowę muffinek zrobimy z owocami, z kruszonką, a połowę muffinek bez niczego. Fajnie, że jesteś na moim kanale. Dziękuję, że mnie oglądasz. Udostępnij mnie, komentuj i zapraszam na następny filmik. Ciao a tutti!